Dwa tygodnie temu, kiedy mówiłem o liście Jakuba i o piątym rozdziale i o tym fragmencie dotyczącym modlitwy. Pamiętacie, że tam jest przywołana jedna postać. Jeden człowiek, prorok, w tym właśnie fragmencie jest przywołany przez Jakuba, który żyje 900 lat później, jest przywołany, pamiętacie kto? Eliasz. Eliasz. Myślę sobie, co Jakub miał z Eliaszem. Kiedy głębiej poszukamy, to dojdziemy do wniosku, że było pewne spotkanie też w Biblii opisane, gdzie spotkało się 6 osób. Jezus, jego 3 uczniów, Mojżesz i Eliasz. Zapytacie, jak to jest możliwe? Ja powiem, nie wiem. Tak? Ale było takie spotkanie, gdzie spotkali się razem i ten Jakub, brat Chrystusa, przywołuje postać Eliasza właśnie wtedy, kiedy mówi o modlitwie. Właśnie. I tak sobie pomyślałem, co ten Eliasz takiego ma, że kiedy śledzimy jego życie, to można by powiedzieć, że w prawej ręce miał ogień, a w lewej miał wodę. Bo kiedy modlił się, to najpierw na ofiarę spadał ogień, a za chwilę modlił się i wracał deszcz do Izraela. To było niesamowite. Co takiego miał, że Bóg go wysłuchiwał? I możemy otworzyć list Jakuba, 5 rozdział. Zobaczymy, myślę, kilka cech dzisiaj. Unaocznie wam wyciągniemy ze słowa, abyśmy mogli zobaczyć, co takiego było w Eliaszu. Kiedy cały ten fragment o modlitwie czytamy, cierpi kto między wami, niech się modli, weseli się, niech śpiewa pieśni, to jest 5 rozdział, 13 wiersz, choruje kto między wami, niech przywoła, tak, diakonów, niech przywoła, prezbiterów, niech przywoła starszych, niech przywoła ludzi zaufanych, wśród których rozpoznaliście, że są namaszczeni do modlitwy, którzy mają na tyle wiary, żeby tej wiary ci udzielić, żeby coś się zadziało. Nie chodzi o no to teraz niech starszy do mnie przyjdzie. Tu chodzi o coś więcej w tej modlitwie. Naprawdę tu nie chodzi. Ten fragment wiele rzeczy porządkuje, ale warto spojrzeć troszkę głębiej, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim i dalej czytamy tak. A modlitwa płynąca z czego? Z wiary. Kiedy popatrzymy na początek listu Jakuba, to mamy fragment mówiący o modlitwie, gdzie Jakub mówi o mądrości i za chwilę mówi, ale jeśli ktoś z was, jeśli kto prosi, niech prosi jak? Niech prosi z wiarą, bo jeżeli prosi bez wiary, to podobny jest, Piotrze, do czego? Ty wiesz najlepiej, do fali, tak? Do fali miotanej wiatrem. A więc wiara jest tutaj kluczowa. Możecie zadać sobie pytanie, ostatnio rozmawialiśmy na grupie w Jeleniej Górze, skąd ta wiara się w takim razie bierze, czy to Bóg nam daje wiarę, czy my tą wiarę tworzymy, jakoś wytwarzamy w sobie. Jest wiele elementów, które dają nam wiarę. Wiecie, moja wiara dzisiaj, teraz, kiedy głoszę do was, kiedy mówię to kazanie po uwielbieniu, czuję, że jest na wyższym poziomie niż jak tu przyszedłem. Dlaczego? Bo uwielbienie ma wpływ na wiarę. Bycie razem ma wpływ na wiarę. Słowo ma wpływ na wiarę, bo wiara pochodzi, ma źródło w Słowie Bożym. Bycie razem ma wiarę. Świadectwo ma wpływ na wiarę. To, co Piotr dzisiaj powiedział, dla wielu z was być może, szczególnie dla rodziców, to mogło być niesamowite, niosące nadzieję i wiarę. A więc tych elementów wpływających na wiarę jest wiele. Potrzebujemy tych rzeczy, otoczenia tymi rzeczami, żeby tą wiarę mieć. Jeżeli tego nie ma, bo tak możemy powiedzieć, a wiara wtedy pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Zamknij się w domu, czytaj Biblię i zobaczysz, czy ci to wystarczy. Czasem, kiedy masz tylko Biblię w worku, może ci to wystarczy do tego pierwszego kroku, żeby pojednać się z Bogiem, ale czasem nie. Czasem potrzebujesz więcej, potrzebujemy więcej. Jest więcej, jest Kościół, jest bycie razem, są świadectwa, jest uwielbienie, wiele rzeczy, które mają wpływ na wiarę. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Kto podźwiga? Pan, wiadoma sprawa. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się za jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I teraz mamy to zdanie. Wiele może modlitwa, to słowo usilna, ono nie jest tu chyba najlepiej przetłumaczone.
modlitwa, wiele może modlitwa, modlenie się modlitwą wiary, ja bym tak powiedział, kiedy popatrzymy do oryginału. I teraz mamy tutaj Eliasza. Już wchodzi na scenę ten, którego imię to Jahwe jest moim Bogiem. Eliasz. Fajne imię. Ono dużo mówi o człowieku. Imię dużo mówi o człowieku. I czytamy tak. Eliasz, wiele może modlitwa sprawiedliwego, Eliasz, i od razu jest światło na Eliasza, był człowiekiem jakim? Podobnym do nas. I teraz, kiedy myślę o tych rzeczach, które dokonały się przez Eliasza, o spektakularnych zwycięstwach. Lubicie zwycięstwa spektakularne? Ja myślę, że tam jest ten fragment na górze Karmel, gdzie zostają pokonani prorocy Baala i Aszery, 850 osób. To jest naprawdę, gdybyśmy teraz zaczęli się bawić w demonologię, to tam było dosyć ciemno, tak? A nad tym wszystkim jeszcze unosił się duch Izabel, bo to w zwierzchnościach ona była tam najwyżej, ona tym wszystkim sterowała. Zobaczcie, to jest zapowiedź Golgoty. Generalnie w Starym Testamencie widzimy już pokonanie na krzyżu, na Golgocie przez Chrystusa wszystkich demonicznych zwierzchności. Bo i toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami tego świata ciemności. I Jezus pokonał. I widzimy Eliasza, który pojawia się na scenie w 17 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Pojawia się, można by powiedzieć, znikąd, chociaż ja nie wierzę, że ludzie pochodzą znikąd. To, że on się w Biblii pojawia i jest napisane, że to jest Tiszbita z Tiszbę, tak? Mówiliśmy o tym, że to brzmi tak dosyć wesołkowato. Pewnie można by to z dziećmi się pobawić, wymawianie tego na szkółce, to by była radocha. Eliasz Tiszbita z Tiszbę. To brzmi tak, wiecie, nie brzmi poważnie nawet za bardzo. No ale on się nie bierze znikąd. On się nie bierze znikąd. Ja wierzę, że jest coś zakryte też, czego słowo nie mówi. Jest jakieś miejsce, w którym Bóg kształtował tego chłopa. Tak? Jakaś służba wśród mężczyzn być może była. Na pewno była służba prorocza i oni byli i gromadzili się, tak? Po 50 w różnych liczbach i tam byli też kształtowani, byli uczeni. Tego nie widzimy i nagle widzimy, że na scenę wchodzi Eliasz Tiszbita. I wiecie, gdzie od razu Bóg go stawia? 17 rozdział i zaczyna się od razu w parlamencie. Ja sobie myślę, to jest nieźle. Pojawia się chłopek znikąd, w cudzysłowie chłopek, nie obrażając Eliasza, bo to jest gruby kaliber sługi Bożego. Tak, ale pojawia się i Bóg go stawia w takim miejscu przed Achabem, przed królem. I Eliasz zaczyna mówić do niego, znaczy generalnie nic przyjemnego. Tak? Zaczyna mówić coś, za co groziło ścięcie. Fenomenalne jest to, i na to chciałbym zwrócić uwagę, że Eliasz stoi przed Achabem, stoi na dworze, stoi przed królem. I wiecie, on nie mówi królu, przed którym stoję, tylko mówi tak, do Achaba mówi, że przeczytajmy to dokładnie, żebym tutaj idealnie przytoczył to. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbę w Giladzie jeszcze, to już w ogóle, rzekł do Achaba, do króla. Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję. I to jest dla mnie fenomenalny fragment. Już nawet ta dalsza część mnie tak nie zajmuje, jak to, jak świadomość Eliasza, co on tam robi i przed kim on tak naprawdę stoi. Wiecie, ja stoję przed wami teraz, ale tak na dobrą sprawę, mam świadomość tego, że stoję nie na scenie, na podwyższeniu przed Kościołem, ale jestem w innej rzeczywistości, bo stoję przed Bogiem też. I ta świadomość jest ratująca nam życie. Wielokrotnie. Kiedy wychowujesz dziecko, kiedy jesteś w pracy, kiedy jesteś przed swoim kierownikiem, kiedy jesteś przed swoim wykładowcą, kiedy jesteś przed swoim zwierzchnikiem, jesteś przed nimi, ale jesteś przed Bogiem. Jesteś przed Bogiem. To jest część naszej tożsamości. Eliasz był przed królem i mówi, Pan, przed którym stoję. Wow, to jest trochę tak, jak nie wiem, jak pamiętacie Dawida,
który występował przeciwko Goliatowi, tak? To jego poczucie takie głębokie tego, że jest przed Bogiem, że służy Bogu. Jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem, nie przed plecami, przed obliczem, oblicze, obecność Jego, przed Jego obecnością, ja stoję przed obecnością Boga. To było dla Eliasza kluczowe w jego służbie, poczucie niesamowita, też świadomość tożsamości tego, kim jest. I teraz, kiedy znowu zajrzymy do Jakuba, do naszego przyjaciela Jakuba, brata Chrystusa, który, jak mówiliśmy ostatnio, to nie był facet, który wszedł w wiarę od razu, się rzucił Jezusowi na szyję i od razu uwierzył. To był twardy orzech do zgryzienia. On dopiero po zmartwychwstaniu uwierzył. Tak, czytamy o tym. Mimo tego, że widział, co Jezus robił na co dzień. Czytamy tak. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I dalej mamy. I tu nie ma kropki, jest przecinek, ale chciałbym się zatrzymać. I modlił się usilnie. Człowiek podobny do nas, czyli potencjał w Bogu włożony w Tobie, zdeponowany w Tobie i we mnie do tego, żeby robić rzeczy dla Boga w Jego imieniu, przed Nim, potężne. Nie wiem, czy lubicie to słowo. Ja generalnie jestem tym słowem bardzo często zażenowany aż tym, które Jezus zostawił w Ewangelii Jana, że większe rzeczy będą czynić. Ja nie mogę sobie poradzić z tym słowem. Wiecie, to jest tak, że Jezus, który zrobił, wydawałoby się wszystko, co można zrobić. No zrobił na krzyżu wszystko, co można zrobić i do tego jeszcze potwierdził swoją służbę znakami, cudami, ślepemu otworzył wzrok, śpiewaliśmy dzisiaj, do tego jeszcze zbudzenia zmartwych i tak dalej. I on odchodzi i mówi, większe rzeczy będą czynić ci, którzy wierzą w moje imię. I my jesteśmy w Kościele i tak nieraz się zastanawiam, co jest grane. To słowo jest bardzo dla mnie konfrontujące, to nie jest dla mnie przyjemne. Kiedy mówimy nieraz w Kościele tak i większe rzeczy będą czynić i słyszę amen, amen. Ja nie mam takiego amen w środku jeszcze. Nie wiem, coś może nie tak z moją wiarą, ale czekam na ten moment. Ja nawet nie wiem, co to może być. Niektórzy mówią, że to chodzi o to, że internet jest. Że Jezus był w jednym miejscu i mógł być tylko tu i teraz, a my teraz ogląda nas 13 osób na online, pozdrawiam serdecznie. Tak, i my mamy dostęp do wszystkich. Może część w tym jest. Tego tylko, że my nie widzimy tego, co Jezus robił na co dzień. I tu chyba jest jeszcze też problem. Nie, dziewczyny? Oglądałoby się służbę mocy, co? Czekamy na wasze modlitwy. Ale jest potencjał niesamowity, jest niesamowity potencjał. Bóg nam mówi, że Eliasz był takim samym człowiekiem. Wiecie, Bóg przez Jakuba nie chce nas dobić do ziemi i nie mówi, że Jezus był takim samym człowiekiem jak my, tylko schodzi kaliber niżej. Bo to już w ogóle porównywanie się z Jezusem, to jest już, myślę, że tak, a więc mówi, no wezmę ze Starego Testamentu jakiegoś proroka, tak, i dam wam, żebyście byli bliżej, żebyście złapali, że to był taki sam facet. I teraz mamy jego doświadczenia, pełną mocy służbę, pokonanie tych proroków Baala, Aszery, ale za chwilę mamy fenomenalną historię na pustyni, którą ja kocham, dlatego że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Wiecie, co to była za historia? Była historia dołu. To była historia depresji, to była historia pustyni w życiu, to była historia, ciemna historia. My takich historii generalnie w Kościele nie opowiadamy. Dzisiaj pastor Piotr przez chwilę wszedł w to, powiedział o jakiejś ciemnej historii ze swojego życia. Uchylił rąbka i myślę, że ta szczerość ma niesamowite znaczenie, bo Kościół to zwykli ludzie, i potężny Bóg. To jest to połączenie. My nie musimy być idealni, my przechodzimy swoje pustynie, swoje słabości. Eliasz jest najczęściej wymienianym w Nowym Testamencie, jest najczęściej wymienianą w Nowym Testamencie postacią ze Starego Testamentu. Nie Mojżesz, nie Abraham, ale właśnie Eliasz, końcówka Starego Testamentu, Księga Malachiasza i tam ostatni rozdział, one mówią też o Eliaszu, którego
pośle, tam jest oczywiście analogia i do Jana Chrzciciela, i do Jezusa, ale jest to wymienione i wielu osób. Paweł też się powołuje na Eliasza. Jezus się powołuje na Eliasza. Jezus się spotyka na górze. To była jaka góra? Góra Przemienienia. Zapomniałem jej nazwy. A nie Choreb, nie Karmel, ale jeszcze inna. Ty, Piotrze, będziesz pamiętał o górę? Góra Przemienienia. Wiecie, to była góra Tabor. To była, dobrze naprowadziłeś mnie, to była góra Przemienienia Tabor. Będę pamiętał, z cyganami będę ją kojarzył, to będę pamiętał teraz. Tak? To spotkanie Jezusa, który zabiera swoich uczniów na górę, zabiera Piotra, właśnie Jakuba, swojego brata Jana, idzie na górę, aby się modlić i pojawiają się dwie postacie. Pojawia się właśnie Mojżesz i pojawia się Eliasz. Mojżesz, a więc prawo i tutaj służba pełna mocy, tak, i zapowiedź już Nowego Testamentu. Eliasz, fenomenalne wydarzenie. Tak sobie myślę, jak to jest, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych na tyle, że potrafił zaaranżować spotkanie ludzi, którzy żyli w odległości 900 lat. I Jakub później pisze Eliaszu i można powiedzieć, że skąd on tam wie? No, się spotkał z nim. To wie. Tak? Miał z nim spotkanie, to wie. Dla nas to są rzeczy zakryte, tajemne, niewyobrażalne, tak? Ale Biblia opisuje nam realnie to spotkanie tych ludzi. To było, myślę, że to było bardzo ciekawe spotkanie. Oczywiście nie będę o nim więcej mówił, bo tam byłoby dużo analogii. Ale Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, i modlił się usilnie. Mamy modlitwę jako część życia Eliasza. Eliasz jest w ogóle przedstawiany jako człowiek modlitwy. I mamy tą pustynię, o której mówiłem po pokonaniu, po tym zwycięstwie, po tej wiktorii, która miała miejsce na górze Karmel. Mamy później Eliasza, który schodzi w dół, który dostaje trudne informacje. I niektórzy mówią tak, mówią o depresji Eliasza. Słyszeliście pewnie tak, takie kazania na temat depresji Eliasza i mówią tak. Zaczynam nad tym myśleć. Jedna informacja od kobiety sprawiła, że facet po takiej wiktorii, po takim triumfie jest w miejscu, gdzie mówi: Panie, zabierz mnie stąd, nie chce mi się żyć. Ale myślę o czymś innym. Myślę o pewnej presji demonicznej, która stała za tą informacją od tej kobiety. Gdybyśmy tak, ja nie wchodzę w demonologię, nie jestem fanem demonologii, ale wiem, że Biblia mówi, że są zwierzchności, że są duchy, tak? Myślę, że to był gruby kaliber, że ta informacja od Izabel, ona była trudniejsza niż konfrontacja z 850 prorokami. Nie wiem, czy tak myśleliście w ten sposób, bo są rzeczy, które mają pewną wagę. Jeżeli byłeś kiedyś w presji demonicznej, tak, odczuwałeś pewną presję, to wiesz, że to może być coś delikatnego, że może być jakieś, że czujesz coś tam, no, ale są rzeczy, które nas pochłaniają, że kładziesz się z nimi spać i wstajesz z nimi. Jest siła różna. To nie była tylko jedna kobieta, ale to był pewien, ta sytuacja tutaj, ona obrazuje pewien system tego świata. I presję pewną wywieraną, bo nawet król marionetkowy w pewnym sensie, Achab, który słuchał jej, tak, był podległy, ale też wszystkie te, wszyscy ci kapłani, którzy oddawali ohydnym bogom cześć, byli podlegli Izabel. To ona sprawiała, że oni się czuli pewnie, że ona jak gdyby roztaczała ochronę nad nimi. To jest ciekawe, ciekawe. Ta presja była silna. No, nie da się jak gdyby nie zauważyć tego, że to informacja od Izabel spowodowała, że był w tak trudnym stanie Eliasz. Ale co jest dla mnie ciekawe i to jest jak gdyby ta główna informacja, z którą chciałbym wam dzisiaj zostawić, bo w życiu Eliasza widzimy góry, widzimy sukcesy na górach, widzimy tą górę Karmel, na której najpierw pokonuje proroków Baala, później za chwilę modli się i deszcz spada, tak? Później widzimy go na górze Choreb, na Bożej Górze, to góra Synaj, też na której zostało dane prawo Izraelowi i tam spotyka się z Bogiem w sposób,
który w Starym Testamencie jest rzadkością. Bo Bóg przychodzi do niego w lekkim powiewie. Ja już widzę tam rolę Ducha Świętego niesamowitą, jak gdyby takie puszczenie takiej informacji, jak Duch Święty będzie do nas mówił w Nowym Testamencie. Oczywiście on mówi różnie. W burzy też może mówić. Z Grześkiem rozmawiałem, to do Grześka mówi nawet jak on akwarium ogląda, czy jakieś różne rzeczy. Mówi, Bóg do mnie mówi, daje mi obrazy, daje mi ilustracje do kazania. W bardzo różnych sytuacjach, ale pokazane jest, że mówi w lekkim powiewie, właśnie tam na górze, ale pomiędzy tymi górami jest doświadczenie pustyni, kiedy Eliasz jest zdruzgotany, kiedy wydaje mu się, że jest pokonany, że nie ma nadziei. Kocham takie historie, bo to są autentyczne historie z naszego życia. To nie jest przelukrowana Ewangelia, tylko Ewangelia taka, jaka jest. Rozważaliśmy w ośrodku w zeszłym tygodniu fragment, gdzie Jezus mówi, Jezus nie był, był dobrym, dobrze motywował ludzi, niesamowicie, że potrafili pójść na śmierć, ale nie był typowym mówcą motywacyjnym. Bo mówił, mnie znienawidzili i was znienawidzą. No mowa motywacyjna niezła. Bądźcie przygotowani na prześladowanie. Jak mnie, tak, bo nie umiłowali ojca, to i mnie nie miłują i was też będą. Oni, halleluja, tak? Kościół, halleluja, cieszymy się, że będą nas... Że... I tak ludzie szli, bo było coś niesamowitego. A więc Bóg pokazuje życie, jakim jest w Ewangeliach. W całej Biblii pokazuje i tutaj też widzimy. I teraz... Te góry w życiu Eliasza, ale też pustynia w życiu Eliasza. I chciałbym zostawić was z taką myślą może, że może tego nie czyta się nam najlepiej, tak? Bo lubimy sytuacje z sukcesem, ale takie właśnie sytuacje są bardzo istotne dla nas, bo my się możemy w różnych momentach naszego życia też utożsamić. Jeżeli idziesz za Bogiem, nie wiem, 5, 10, 15, 20, 30 lat, wiesz, że są różne momenty, są góry, są momenty sukcesu, a są sprawdziany dla nas często, te momenty sukcesu po tym sukcesie są często sprawdziane, ale są też momenty bardzo trudne, gdzie my, nasza wiara jest podważana wręcz. Może nie ta wiara w to, że Bóg jest, ale wiara w Jego dobroć, że On o nas pamięta, że On się o nas troszczy. No co jest, Panie? Gdzie jesteś, Panie? Jak długo jeszcze, Panie? Widzimy w psalmach tego typu modlitwy. To jest autentyczne, to jest szczere, tak jak tutaj w przypadku Eliasza. I teraz to zdanie, które chciałbym wam dać, to to, że my, że Bóg chce, żebyśmy byli autentyczni. Że Bóg chce, żebyśmy byli autentyczni, żebyśmy się dzielili naszym życiem i sukcesami, i trudnymi momentami, przez które przechodzimy, bo ludzie szukają sukcesu i szukają ludzi, którzy są na górze, bo to jest dla nich taki obraz, który jest pociągający, tak? Ale łączą się z nami w miejscu porażki. Nie wiem, czy łapiecie tą myśl. Szukamy zwycięstwa, ale łączymy się w miejscu bólu i porażki. Jak ktoś mówi, chorowałem, miałem ze sobą, mam za sobą 12 operacji, nie wiedziałem, czy przeżyję, chcieli mi amputować nogę, Bóg mnie z tego podniósł. Jeżeli ty przechodzisz przez trudny moment, to dla ciebie to będzie ożywcze. Jeżeli masz problemy z dziećmi, twoje dziecko być może ma problem z narkotykami, to co dzisiaj usłyszałeś o modlitwie, być może to dla ciebie może być niesamowicie pełne, odświeżające. I co? To nie była historia człowieka. Byłem pastorem przez 30 lat. Wspaniale jest być pastorem, otaczać dzieci modlitwą codziennie i patrzeć, jak są w służbie dla Pana i cudownie, jak dobrze jest mieć takie życie. Ja słyszę dużo takich historii i one są w porządku, bo to nie jest powiedziane, że każdy musi mieć tego samego rodzaju problemy w życiu, tak? Ale kiedy słyszysz taką historię, dylematy, które stoją za tym, o czym powiedział dzisiaj pastor Piotr, myślę, że są potężne. Rozmawiam nieraz z Robertem i z Krysią o ich problemach wychowawczych, jak, z jakimi ciężarami się borykają. Wiem, z wami wczoraj rozmawialiśmy też o waszej sytuacji. I widzę te wszystkie trudne momenty, które przeżywacie. To jest autentyczne i w tym wszystkim jesteśmy tu razem w niedzielę, podnosimy ręce do Boga i modlimy się i mówimy, Jezu, ratuj, pomóż nam. Jesteśmy bezsilni. Wiecie,
nie trzeba nic więcej. Nie trzeba mi nic więcej. To dokładnie o to chodzi. Dosyć masz, jeśli masz moją łaskę, albowiem moja moc doskonali się właśnie w słabościach, bo kiedy jestem słaby, Paweł mówi, wtedy, kiedy jestem mocny. I zaczynamy odkrywać tę tajemnicę, że ja nie muszę być kozakiem. Ja mam być po prostu poddany Bogu. W każdym momencie i przyjmować od Niego siłę. I kiedy widzimy te wszystkie sytuacje, to z czym się borykamy, tak, możemy się połączyć w tych miejscach trudności. Dzisiaj podszedłeś do mnie przed nałożeństwem i mówisz, bolą mnie niesamowicie barki. Jestem przepracowany, nosiłem ostatnio tak ciężkie rzeczy. Musiałem zjechać do Polski, odpocząć, tak, bo jestem po prostu, nie daję rady. Wiecie, to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. My mamy prawo czuć się słabo w Kościele też. My nie przychodzimy tutaj, żeby nałożyć maskę i pokazać, że jesteśmy silni, tylko borykacie się z wieloma problemami. Sylwia, Robert, jesteśmy z wami w waszej modlitwie. W tym jesteście dla mnie niesamowitym świadectwem. To w jaki sposób, z jaką klasą przechodzicie. Można przejść przez sytuację z klasą i bez klasy. Wiecie, o co chodzi, tak? Nie chodzi o promocję do kolejnej klasy, aczkolwiek być może, że w Bożym Królestwie też chodzi o jakąś promocję, bo można chodzić i utyskiwać, a można mówić o bólu, który się przeżywa, ale cały czas dalej mieć dźwięk wiary. Ania przechodzi przez trudną sytuację z Tadeuszem, przez sytuacje zdrowotne. Sytuacje zdrowotne, finansowe, rodzinne, to jest to główne uderzenie, które często przechodzimy. Jesteśmy w tej sytuacji. Dzisiaj mieliśmy rano pobudkę z żoną. Marek, jesteś gdzieś tutaj? Marek jest? Nie ten Marek? Ten co dziś? Jesteś, Marek. Dostałem telefon, wiecie, 15 po czwartej. Tak, to nie jest typowa godzina, gdzie się dzwoni do pastora. Ja zazwyczaj nie odbieram takich telefonów, nawet 15 po czwartej, bo myślałem, że może ktoś gdzieś ze Stanów się pomylił, tak? Jest cały czas w Stanach, a ja jestem w Polsce. Ale odebrałem telefon i głos, przerażony głos do mnie mówi, że jeden z naszych pensjonariuszy, naszych domowników najprawdopodobniej ma atak serca. Myśmy z żoną dzisiaj jak komandosi wyskoczyli, w 4 minuty byliśmy ubrani, gotowi do działania. To nie był najlepszy start, to było podwójne espresso jeszcze z czymś tam. Nie musiałem już pić kawy, tak? Byliśmy na dole rano, modliliśmy się z Jarkiem, nie wiedzieliśmy co robić. Wiedzieliśmy, że mamy się modlić, bo widzieliśmy człowieka w takim stanie. Jarka Czerwika znacie, gdzie po prostu no nie wiadomo było co robić. Tak go wydeło, potężny ból, cierpienie, wycie człowieka, słyszysz z bólu i nie wiesz, co masz robić. Znaczy, my wiemy, że mamy się modlić, tak? A pogotowie przyjechało, 20-25 minut byli. Jarek jest w szpitalu, też potrzebuje naszej modlitwy. I ufamy Bogu w tym wszystkim. Ufamy Bogu w tym wszystkim, bo dla osoby wierzącej nie ma przegranej. Jakkolwiek by ta sytuacja się nie zakończyła. Ja już raczej taki optymistyczny przestaję być w życiu, że zawsze mówię, że musi się tak zakończyć sytuacja, jak ja sobie bym wymarzył. Ale wiem też, że Bóg kocha go, jest z nim, przeprowadzi go przez tą sytuację. Jakkolwiek ta sytuacja się skończy, ale on potrzebuje naszej modlitwy. Jest wiele osób na sali, które potrzebują, żeby się modlić. Eliasz był człowiekiem takim jak my i modlił się. Po prostu się modlił. I widzimy tą modlitwę, widzimy jedną wspaniałą modlitwę, kiedy on rodzi modlitwę. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Modlitwa na górze Karmel, kiedy Eliasz modli się o deszcz. I on tam przyjął taką postawę, tak? Czytamy, bibliści mówią, że to była taka postawa do modlitwy, jak kobieta do rodzenia prawie. I on modlił się do Boga. Znaczy, to, myślę, że to jest usilna modlitwa. Jest taka modlitwa, przyj Eliaszu, przyj, już jest główka, już jest coś tam, znowu się coś pokazuje, przyj Eliaszu, dalej przyj, Eliasz, i tam sługa Eliasza mówi, już jest jedna chmurka. Nie wiem jak to się działo, ale tak sobie myślę, puszczając, wodze fantazji, że to mogło być tak. Piotr, ja cię poproszę do klawiszy, będziemy się modlić.
będziemy się modlić. Wierzę, że odbudowujemy też w Kościele po covidowym ołtarz modlitwy. To, czego nam brakowało, kochani, przez miesiące, kiedy spotykaliśmy się tu garstką i mogliśmy tylko w telefonach oglądać nabożeństwo, to była realna społeczność i to, że ktoś może podejść do mnie i się o mnie pomodlić. Modlitwy przez internet są w porządku, naprawdę, nie mam nic przeciwko nim. Modlitwa przez chusteczkę, którą ktoś komuś poda, jest w porządku. Tak? Cień, który pada i uzdrawia, jest w porządku. Jest wiele różnych możliwości działania Bożego, ale kiedy jesteśmy razem, niech przywoła i niech nałożą i namaściwszy olejem.